Cześć, nazywam się Natalia i studiuję zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Jakubem Wasilewskim, ekspertem w dziedzinie zdrowia i fizjoterapii. Czy wiesz, że? Czy wiesz, że wystarczy 5 minut dziennie, aby plecy, które Cię bolą w pracy, przestały Cię boleć? Kiedyś mieliśmy trendy na dobre biurko, na dobry fotel, teraz mamy modę na ruch. A jakie są największe wyzwania we współczesnej fizjoterapii? Powiedziałbym, że fizjoterapeuci stali się zakładnikami swojego sukcesu, czyli rosnąca popularność korzystania z fizjoterapii oraz obecny tryb życia, jaki prowadzą ludzie, spowodował, że mamy pełno pacjentów z bólem, których musimy nauczyć się odpowiednio kwalifikować i leczyć. A wiem, że współpracuje Pan ze sportowcami. Jak wygląda to u nich? Tak, wcześniej pracowałem w klubach sportowych, teraz pracuję w reprezentacji Polski. Praca ze sportowcami jest dość nietypowa, ponieważ tam musimy bardzo szybko działać. W większości przypadków 3 dni to jest czas, w którym pozbywamy się bólu i kontuzji. Jasne, rozumiem. A jak wyglądają zajęcia z fizjoterapii u nas tutaj na Uniwersytecie? Fizjoterapia jest wyjątkowa, dlatego że oprócz wykładów, które mają wszyscy studenci tak jak na innych kierunkach, mamy też ćwiczenia. Te ćwiczenia odbywają się w specjalistycznych pracowniach. Ćwiczenia odbywają się też w warunkach klinicznych, czyli w szpitalu, w przychodni, w drużynie sportowej. No i mamy też praktyki. Jakie kompetencje i umiejętności mają nasi absolwenci wychodząc na rynek pracy? Przez 5 lat studiów uczymy studentów, jak sobie radzić z układem ruchu. I tutaj mówię o tym, jak pacjenta boli, mam jakieś skręcenia, złamania, więc z tym wszystkim fizjoterapeuta sobie jest w stanie poradzić, ale też poprawa komfortu życia, praca z wadami postawy, więc mówimy tutaj o pracy i z dziećmi, i z dorosłymi, ze sportowcami i z seniorami. Jakie są teraz największe trendy na rynku, jeśli chodzi o fizjoterapię? Fizjoterapeuci teraz zaczynają się specjalizować. To znaczy mają pracę ze sportowcami, pracę z dziećmi, w kardiologii, z seniorami, więc tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo za rozmowę. A po więcej informacji o fizjoterapii, zdrowiu i innych tematach zapraszamy na Uniwersytet WSB Merito. Do zobaczenia.